Cześć. Ja nazywam się Michał Gronowski, a w tym odcinku będę mówił o akcesoriach dla palaczy cygar. Już jakiś czas temu zrobiłem film o takich podstawowych akcesoriach, które każdy miłośnik czy początkujący palacz cygar powinien mieć w swoim domu czy po prostu ze sobą, aby delektować się dymem cygar. W tym odcinku chciałbym przybliżyć nieco więcej em, akcesoriów, które na przykład moglibyście sprezentować miłośnikowi cygar na przykład na nadchodzące święta Bożego Narodzenia albo na urodziny, bo tak naprawdę, dla palaczy cygar jest bardzo dużo fajnych akcesoriów, które no, nawet spodobają się tym, którzy nie lubią palenia cygar czy papierosów ogólnie, bo akcesoria dla maniaków cygar są po prostu bardzo eleganckie i stylowe. No już bez przedłużania zapraszam do oglądania. A ten film powstał we współpracy z sklepem internetowym dym.pl, który oferuje wszystkie te akcesoria do palenia cygar. Dla Was specjalnie udało mi się dostać 15% rabat na akcesoria marki Sir OX, i znajdziecie go w opisie do tego filmu pod spodem. A już przejdźmy do konkretów. Oczywiście każdy palacz cygar, nawet jeśli tych cygar nie ma zbyt dużo w swoim domu, powinien mieć humidor. O humidorze już o, o, opowiadałem: on po prostu powoduje, że możemy przechowywać cygara w wilgotności od 65 do 75 około. To jest bardzo ważne, dlatego zbyt suche cygara, one po prostu nie będą nadawały się do palenia i nie będą smakowały tak dobrze. Ale jak widzicie, mam ze sobą dwa humidory. Jeden z humidorów jest takim humidorem, który bardzo ładnie eksponuje cygara. Oczywiście, jeśli wasz palacz cygar ma dużo tych cygar w swoim domu, no to to będzie idealny humidor, bo nie tylko pięknie wygląda. Jest wykonany z pięknego, pięknie wykończonego drewna. Jest to humidor firmy Angelo. Ma um, analogowy. Um higrometr tutaj. Ja jeszcze dodatkowo wsadziłem do środka dodatkowy analogowy higrometr, który będzie mierzył dużo dokładniej wilgotność w każdej z części humidora. Oczywiście, no, jak humidor przygotować, no to to już możecie szukać na YouTubie. Na pewno ja też wykonam w przyszłości film, jak w ogóle przygotować humidor, co nieco o tym mówiłem w pierwszym filmie. Link do niego znajdziecie, znajdziecie tutaj. Ale najważniejsze jest to, żeby humidor, taki duży humidor posiadał dosyć dużo takich wkładek, które będą przechowywa które będą zatrzymywały wodę. Dlatego oprócz samego Samego, samego, samej takiej wkładki zapewniającej, utrzymującej wilgoć, która znajduje się tutaj, ja jeszcze do takiego humidora proponowałbym dodatkowy taki zestaw, który kładziecie po prostu w różnych miejscach tego humidora, żeby wilgotność humidora była na odpowiednim poziomie w każdej z tych przegródek. No, przyznacie, że ten humidor jest bardzo ładny i jeśli będziecie mieli dużo cygar, to one będą wyglądały no, naprawdę imponująco. Ja bym taki humidor. Postawił w takim widocznym miejscu w mieszkaniu. I jeśli szukacie idealnego prezentu, i na przykład osoba, którą chcecie obdarować, nie ma takiego pięknego humidora albo ma humidor, który jest po prostu dla niego czy znaczy dla niej za mały, to będzie to idealny prezent. Moim zdaniem. Ja sam chyba skuszę się na, na, na ten humidor, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo istotnym jest też, że na przykład jeśli macie taki mniejszy nieco humidor, to jest inny humidor też marki Angelo pochodzący ze sklepu Dym. Tutaj akurat no, nie widać samych cygar, ale mamy takie, takie przegródki, gdzie o na przykład widzicie, ja tu mam swoje cygara, tak dla przykładu. Wsadziłem, że na przykład, jeśli macie taki humidor, który, który ma kilka takich szuflad, to żeby ta wilgotność była utrzymywana na podobnym poziomie w każdej z tych szuflad. Dlatego idealnym jest, żeby posiadać kilka takich wkładek z, 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 utrzymujących wilgoć. I na przykład, tam pokazałem Wam, była taka większa wkładka Angelo. Tutaj mam nieco mniejszy taki, taki wkład który można umieścić na przykład po jednym w każdej z takich przegródek. Ja też korzystam z takich wkładek, które utrzymują wilgoć na odpowiednim poziomie. To jest też inna opcja, po prostu wkładacie taką wkładkę i nie musicie martwić się o utrzymywanie wilgotności. Jeśli macie dużo cygar, to ja bym proponował w każdej z tych przegródek kupić po prostu... Odpowiednią ilość takich wkładek i badać wilgotność higrometrem. Po prostu co jakiś czas przekładać higrometr do każdej z tych, z każdej z tych przegródek. Ten, ten humidor posiada oczywiście analogowy zegar, ale one nie są zbyt dokładne. Ja bym skusił się na coś cyfrowego. No i zobaczcie. Jeśli chcielibyście komuś podarować na przykład taki humidor, no to idealnym do tego byłoby kupienie odpowiednich cygar, które osoba obdarowana lubi. Ale jeśli wy nie wiecie, jakie osoba obdarowana lubi cygara, to idealnym będzie. Sprezentowanie jakichś akcesorów, a tak naprawdę akcesoriów do cygar mamy bardzo dużo, bo oprócz samych humidorów, w których przechowujemy cygara, to oczywiście musimy jakoś te cygara zapalić, czy musimy jakoś te cygara otworzyć, czyli... Umożliwić um, um, ich palenie, bo cygara nie są tak jak papierosy, po prostu przygotowane, że wystarczy je odpalić, ale musimy w jakiś sposób e, na końcówce cygara zrobić dziurkę. Ja wezmę jakieś cygaro z mojej kolekcji. O, weźmy. Tą malutką Romeo i Julię. I zobaczcie, na końcu tego cygara mamy taką jakby zaklejoną część. O, dlaczego tak jest, to nieco opowiadałem w poprzednim filmie, możecie do niego wrócić. I tak, mamy kilka możliwości, żeby otworzyć to cygaro. Możemy skorzystać z pancerza i na przykład ja mam kilka takich pancerów tutaj ze sobą. Pancerz pr... to jest po prostu taka e, malutka rzecz, która jest w kształcie okrągłym i. Dzięki niemu możemy wykonać odpowiednią dziurkę na końcu tego cygara. Na przykład mam tu taki panczer, podstawowy panczer, który można nosić ze sobą przy kluczach, taki bryloczek. Inny troszeczkę nieco bardziej skomplikowany, nieco bardziej elegancki puncher też w formie bryloczka. Każdy puncher ma po prostu zaostrzone takie, takie, takie kółko. Na, na samym końcu, żeby wykonać otwór o właśnie takim kształcie na końcu cygara. Niektóre zapalniczki mają również taki panczer, na przykład ta zapalniczka. Ja oczywiście do zapalniczek zaraz przejdę, więc jeśli ktoś uwielbia robić właśnie otwory w cygarach panczerem, każdy ma swoje preferencje, to taka zapalniczka będzie całkiem fajnym Fajnym prezentem. A no, moj, moją uwagę m, przykuł ten panczer, który nie tylko wygląda bardzo fajnie jako sam bryloczek, ale jest bardzo takim m, niezłym pancerem, który, zobaczcie, bardzo łatwo robi tu dziurkę i bardzo łatwo się też tej części, która cygara zostaje w pancerze, bardzo łatwo się jej pozbyć. Wystarczy przekręcić panczer i ona wylatuje. No ja trochę tutaj nabrudziłem, ale później to posprzątam. Zobaczcie. Za korzystaniem z pancera przemawia to, że dziurka w cygarze zawsze jest okrągła i zawsze jest ładnie wykonana. To może podobać się na przykład estetą, ale jeszcze na przykład jeśli ktoś pali cygara w domu i lubi takie większe Większe akcesoria do cygara, to na przykład marki Sir OX, na którą macie rabat 15%, znajdziecie w opisie, o czym już mówiłem, to może skorzystać z takiej małej gilotynki. No, oczywiście taką gilotynkę można również nosić ze sobą w kieszeni. Wezmę nowe cygaro i pokażę Wam, jak to wygląda w przypadku gilotynki. No tutaj już miłośnik cygar musi trochę się skupić, żeby dobrze to. Dobrze wykonać ten otwór. Wkładamy tutaj cygaro i wykonujemy. O, taki szybki ruch. No ta dziurka akurat mi troszkę wyszła za duża, ale to tak naprawdę jak kto lubi. Jeśli dziurka jest za duża, to ten dym będzie przechodził za szybko. Niektórzy wolą, jak ten dym idzie nieco wolniej, dlatego, puncher będzie tutaj dobrym rozwiązaniem, ale takie gilotynki to zależy jak kto lubi. Ja na przykład mam i gilotynę, i nożyczki, i puncher i w zależności od okazji korzystam z każdej z tych rzeczy. No dobra, możemy mieć na przykład taką gilotynkę. Ja mam jeszcze tu takie fajne zestawy. Jeśli komuś chcecie sprawić prezent, to mamy zarówno gilotynkę elegancką, metalową i taką specjalną popielniczkę, no bo cygara, w zasadzie większość palaczy cygar pali cygara w towarzystwie, ale są też tacy, którzy lubią robić to w samotności i na przykład korzystać z takiego czasu dla siebie i mamy popielniczkę na Jedno cygaro bardzo elegancką, ciężką, ona się nie, nie przewróci. A jeśli w, jesteś miłośnikiem cygar, to wiesz, że cygara po prostu nie gasi się tak w zapalniczce, ale zostawia się je, żeby się samo wypaliło. I właśnie jeśli kończymy palenie cygara, to możemy je po prostu położyć na e, takiej. E, Popielniczce. Bardzo fajne zestawy. Idealne właśnie na prezent. Więc, jeśli chcielibyście coś sprezentować, to teraz macie 15% rabatu właśnie na, na takie rzeczy. Inny jeszcze zestaw, gdzie mamy popielniczkę. Nieco innym kształcie, nieco większą. Też na jedno cygaro. I uwaga, zapalniczkę. I to taką zapalniczkę, której raczej nie weźmiecie nie wyniesiecie z domu, ale będzie to taka zapalniczka domowa. Ona akurat nie jest wypełniona gazem, nie wypełniana gazem, ale będzie to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto pali cygara w domu. Te zestawy. A ja pokażę Wam, jak wyglądają inne na przykład gilotynki, bo jeszcze mam taką gilotynkę dla na przykład miłośników motoryzacji Porsche Design. Mamy taką gilotynkę. O, tutaj z zabezpieczeniem. Cyk. I również może bardzo fajnie otwierać cygara. Moim zdaniem tego typu gadżety, jeśli ktoś pali cygara, to bardzo łatwo sprawić mu prezent. Jeszcze do tego zapalniczka, taka domowa zapalniczka, większa zapalniczka, którą można postawić sobie na przykład na biurku. Większość osób jednak pali cygara na zewnątrz albo w specjalnych... W sklepach z cygarami, gdzie również znajduje się tzw. Cigar Lounge, ale na przykład ktoś może zrobić sobie na balkonie, na przykład balkon obudować szkłem i zrobić sobie tam swój pokój do palenia cygara. I dlatego na przykład jeśli robi to w domu, to fajnie mieć taką specjalną domową zapalniczkę, ale jeśli tego nie robi w domu, tylko robi to na przykład na zewnątrz, to tak jak już wspominałem, mam tutaj dwie zapalniczki, które obie mają pancery i Jeden, jedna z tych zapalniczek puncher ma w tym miejscu, a druga w tym miejscu, więc jeśli idziesz na cygaro to masz swoją zapalniczkę, masz swój e, puncher do otwierania cygara zawsze ze sobą, a obie zapalniczki to są zapalniczki na e, propan, czyli to są zapalniczki specjalnie przeznaczone do palenia cygar, a dlaczego? na propan, dlatego że on jest bezwonny. Jeśli chcielibyście na przykład kupić komuś zapalniczkę Zippo, no to ona jest na benzynę i ten zapach benzyny mógłby po prostu zabić zapach cygara I dlatego nie robi się, nie korzysta się z zapalniczek na przykład takich na, na benzynę, ale korzysta się z zapalniczek po prostu na gaz. I tą zapalniczką bardzo łatwo jest podpalić cygaro, bo po prostu Opalamy je z jakiejś odległości. Nie musimy zbliżać za bardzo tego płomienia. O, nie widzicie, już cygaro jest odpalone. Oczywiście, no ja nie będę tu w domu palił, dlatego zaraz tego cygara się zbędę i po prostu wezmę je na balkon. Dlatego, że ja akurat nie jestem tą osobą, która pali w domu. No ale chciałem pokazać, jak to wszystko wygląda. Czyli po prostu zbliżamy cygaro do ognia. I taką zapalniczką bardzo łatwo jest równo podpalić cygaro. Łatwiej, dużo łatwiej niż na przykład zapałkami. No, także to są te detale, które moim zdaniem można sprawić w prezencie, na przykład na gwiazdkę może ktoś z was zainteresował się cygarami i nawet chciałby taki humidor mieć w domu, bo przynajmniej e, mieć taki humidor w domu na cygara, że jeśli ktoś ze znajomych przyjdzie i chce zapalić cygaro, to ktoś będzie przygotowany. No są to bardzo ładne akcesoria, ja polecam i jeśli macie w rodzinie kogoś, nawet ktoś nie pali cygara, ale pali na przykład papierosy, to nawet taka zapalniczka do palenia papierosów będzie również dobrym prezentem, a oczywiście pamiętajcie, że palenie jest dla osób dorosłych. No. Ja już dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.